Jeżeli ktoś zapyta mnie, czy od zawsze chciałam być dziennikarką, stwierdzę z pełną świadomością, że tak. Chociaż na mojej drodze zawodowej pojawiło się wiele przeciwności, to udało mi się je przezwyciężyć. Już mając 3 lata uwielbiałam nagrywać się na dyktafon, tworzyć różne wyimaginowane audycje radiowe, wywiady czy reklamy. Myślę, że to właśnie studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej utwierdziły mnie w przekonaniu takim stuprocentowym, że rzeczywiście tą dziennikarką chcę być i że właśnie z tym dziennikarstwem chcę wiązać to moje życie zawodowe. Przede wszystkim dzięki studiom wyniosłam to, że dziennikarz musi to być osoba wszechstronna, osoba, która ma wiedzę na wiele tematów. I właśnie studia na KULU nam to dały, dlatego że mieliśmy zajęcia czy z filozofii, czy z socjologii, czy z psychologii, czy nawet z prawa mediów, z historii mediów. I mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, że część z tych zajęć na dziennikarstwie, czy to rzeczywiście pasuje, ale z perspektywy czasu uważam, że tak, że pasuje, ponieważ dziennikarz powinien mieć pojęcie na wiele tematów i powinien umieć zarządzać tymi informacjami, jakie właśnie posiada. Bardzo przydatne było również to, że mimo, że wybieraliśmy konkretną specjalizację, czyli na przykład telewizyjną, radiową, prasową czy PR, to te nasze umiejętności się zazębiały, czyli osoba, która wybierała specjalizację telewizyjną, musiała również nauczyć się pisać, musiała poprawnie mówić, czyli pracować też nad swoją dykcją, co było bardzo cenne i okazało się później na mojej drodze zawodowej, że bardzo mi się to przydało. Dlatego, że ja nie mogę się jakoś tak określić, że jestem tylko i wyłącznie dziennikarką telewizyjną czy internetową, dlatego, że zajmuję się naprawdę różnymi rzeczami. Od pisania scenariuszy do programów telewizyjnych czy aplikacji internetowych, przez pisanie artykułów dla portali internetowych, korektę książek czy bycie współtwórcą książki, a teraz nawet po pracę w social mediach, potworzenie różnego rodzaju postów, grafik czy montowanie materiałów. Jeżeli chodzi o takie wspomnienia związane z zajęciami, to przede wszystkim pamiętam zajęcia z profesorem Dąbałą, który zaszczepił w nas taką miłość do czytania książek. Ja nie ukrywam, że w liceum nie byłam fanką czytania książek, natomiast po tych zajęciach i od tego czasu no nie wyobrażam sobie dnia, w którym bym nie przeczytała chociażby 5 stron książki. Oprócz tego zajęcia z Andrzejem Jurgą z filmu dokumentalnego. Tutaj również wynieśliśmy bardzo dużo cennych informacji związanych właśnie z filmem dokumentalnym. Tych zajęć oczywiście była cała masa. Wykładowcy przekazywali nam bardzo cenną wiedzę, która przydała mi się dzisiaj w życiu zawodowym. I moja droga pokazuje, że można być dziennikarzem, freelancerem, który zajmuje się różnymi rzeczami. I jest to naprawdę bardzo fajna ścieżka, przynajmniej dla mnie. Na koniec chciałam powiedzieć wszystkim przyszłym studentom dziennikarstwa na KULU, żeby korzystali z tych zajęć, żeby uczyli się naprawdę różnych rzeczy, bo tak naprawdę nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakie umiejętności przydadzą nam się tak naprawdę w życiu zawodowym. Chciałam również życzyć Wam powodzenia, a absolwentów i wykładowców serdecznie pozdrowić.